Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Nomad i zapraszam do odcinka takiego luźnego odcinka z GeoGuessera, oczywiście. Idziemy sobie na scenę GeoGuesserową. Co my tutaj wiemy, o co tu chodzi, bo kiedyś tam nagrywałem GeoGuessera. Głównie tu chodzi o to, że gra na nas rozrzuca po losowych miejscach na świecie, w Polsce i tak dalej, i tak dalej. A my musimy po prostu odgadnąć, gdzie aktualnie się znajdujemy. Za pomocą oczywiście skilliu. Dobra, dla przykładu na dzisiejszym odcinku będzie troszkę właśnie będzie Polska. I robimy sobie single player. Oczywiście będą reklamy, bo tutaj jesteśmy gdzieś w Polsce. Na jakimś zatupiu. Oczywiście w tle będzie muzyczka jakaś leciała. Ją wgram później. Jesteśmy na jakimś zatupiu i po prostu jedziemy. Jest jakiś domek. O, tutaj mamy przystanek autobusowy. Jest tutaj napisane, coś nic nie jest napisane. Pojedziemy, pojadę dalej, może będzie jakiś napis, cokolwiek. Jakiegoś miasta, cokolwiek. O, tutaj mamy jakiś startak. Susz. Jesteśmy w suszy, ale jest susz. Jest susz. Dalej nie wiem, co to jest za miejscowość. Także idziemy dalej. Może będzie jakaś większa miejscowość. Dalej jesteśmy na jakimś zadupiu. Dobrze, że przynajmniej nie mam tutaj presji czasowej. Jakbyście chcieli challenge w GeoGuessera, to piszcie w komentarzach, dajcie ten dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują, bo to jest w końcu nowy kanał. Chcę odbudować go. Przynajmniej jakoś większość ten. To zapraszam do subskrybowania. No dobra, pójdziemy sobie teraz w tamtą stronę. Może będzie ten, a jak nie znajdę tutaj nic, to pójdziemy sobie od razu do byle jakiej. O, wait. Emilanowo. Nie wiem, co to jest za miejscowość. Gdzie się ona znajduje dokładnie. Tom install. Może być jakiś kierunkowskaz na jakieś większe miasta. To szybko pojedziemy. Są tory, to jest dobry znak. To jest koniec Emilanowa. Cóż. Dobra, nie wiem. Żadam, że to będzie gdzieś tutaj. Gdzie to jest sensusz? O, jednak Mazury, o kurde. Jednak na Mazurach. No prawie na Mazurach. Na Mazowszu. Dobra, widzimy sobie na następną rundę. Mamy jakąś miejscowość kolejną, oczywiście. Tutaj mamy od razu Wysoka. To jest jakaś pewnie wieś. Ale tutaj mamy... O!
Wiem, gdzie to jest. Dobra. Akurat... to jest oczywiście na trasie Krapkowice Strzelce Opolskie. I... znajdujemy się w miejscowości... chyba Wysoka to była właśnie. Dokładnie, ulica Strzelecka. To było łatwe. Idziemy dalej. To było łatwe, bo akurat byłem w moim stronach. Pozdrawiam Strzelce Opolskie i Krapkowice oczywiście. Ja mam od razu... znajdujemy się w miejscowości... Lutomiersk. To by było na tyle z moim... o, Dino! z moją znajomością tego miejsca. Ochotnicza Straż Pożarna. To jest pewnie jakaś miejscowość mała. Tam mam jakiś zabytek. Front Wschodni. Sztab turystyczny. Łódź. Czyli to jest na trasie Łodzi. To jest gdzieś tutaj. Tylko nie wiem, ile jest do Łodzi tutaj też. Pobianice. Nie, będzie trzeba jeszcze poszukać, bo... a tutaj z tej strony, co tutaj mamy? Szarek. To pewnie będzie jakaś większa miejscowość. Czyli to jest na trasie... mam tutaj podpowiedź. Droga 710. To jest jakaś wojewódzka, która jest... ...702. Tutaj mamy... 713... 714... O! 710. Tutaj mamy tą drogę. 710, 7, o, jest. A, chwila, bo jest reklama. No. Przeczytałem, zaznaczyłem tutaj. Dziwne. Kolejna runda, czwarta, teraz mamy. I znowu na jakimś zadupiu, który się nazywa Koniusza. Coś mi to mówi tam, ta miejscowość, tak? By the way. Gdzieś ją słyszałem. Wejdziemy sobie na tą stronę. Może coś tutaj znajdziemy. Ale na razie nic nie widzę. Bo ja za cholerę nie wiem, co to jest za miejscowość. Gdzie ona mi się znajduje? Ta miejscowość. Tutaj mamy kolejną.
posądza. Przez ławicę. Nie wiem, co to jest. Dam sobie tutaj na środek w miarę i zobaczymy, gdzie to mi znajdzie. Tutaj. Za Chiny by mnie trafił, że to jest pod Krakowem. Dobra, idziemy. Ostatnia runda. No, bo tam mam jakieś zabudowania. Płock. Jesteśmy w Płocku. Gdzie jest Płock teraz? Czy jest Płock? Ha, i teraz to. Nie wiem, co to jest za... jaka tutaj mamy... Bo to nie jest dokładnie Płock. Zacznijmy od tego. Bo to jest przy Płocku. To jest jakiś znak. A więc co, pójdziemy sobie na początek i pójdziemy sobie teraz w drugą stronę. Coś mi to da. Najlepiej by było, gdybym znalazł. Nad Pylicą. Tylko to też reklama może być, a może być też inny. Bo reklama może być w innym miejscu, tak naprawdę ta miejscowość. Bo to tylko reklama jest. Dobra, damy sobie gdzieś tutaj pod tym. Bo to jest... Congratulations. Mówiłem. Gdzie Płock, a gdzie Płock, a gdzie Łódź. Dobra. Zdobyliśmy 11 826 punktów. I jakieś dodatkowe rzeczy odblokowaliśmy. Medale i tak dalej. To by było na tyle tego Gessera. Widziałem geocaching powiedzieć, ale to nie jest geocaching. Teraz tak, jak będziecie chcieli jakiś challenge, żebym dla was wykonał w geocacherze, to piszcie w komentarzach. Może być nawet jakieś mapki stworzone przez was nawet. Tutaj jest taka też możliwość. Jakieś polskie miasta albo coś takiego. Napiszcie, co byście chcieli zobaczyć. Czy może jakieś niezwykłe miejsca, bo ja albo coś w tym stylu, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę komentarza i subskrypcji. A na tym kanale widzimy się w kolejnych filmach. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej!